pierwszym w tym roku spotkaniu na własnym stadionie piłkarze Energii Kozienice podejmowali w sobotę 30 marca Spartę Jazgarzew. W meczu 18 kolejki 4 ligi zmierzyły się 8 i 12 zespół tabeli. W poprzedniej serii spotkań obie drużyny wywalczyły po punkcie. Kozieńczanie zremisowali w Przysusze 1-1, a Sparta u siebie z Promną również 1-1. Bilans dotychczasowych konfrontacji był korzystny dla gospodarzy. Z 15 poprzednich spotkań Energia wygrała 8. Zespół z Jazgarzewa tylko raz wywiózł ze Sportowej komplet punktów, a było to jesienią 2012 roku. Grzegorz Seremak nie miał dużego pola manewru, ustalając wyjściową jedenastkę. Szkoleniowiec Energii miał do dyspozycji zaledwie 16 zawodników. Od początku zagrali w bramce Paweł Różański, w obronie Michał Wasilewski, Patryk Kendra, Michał Lament i Łukasz Szary. W pomocy Hubert Strzelczyk, Andrzej Kalinka, Marcel Grot i Eugeniusz Kołodziejczyk. Przed nimi Piotr Czerwiński i na szpicy Daniel Ciupiński. W rezerwie trener pozostawił Mateusza Baranowskiego, Dominika Sekułę, Przemysława Stępińskiego, Dawida Luśtyka i Romana Skowrońskiego. Spotkanie Energii ze Spartą, mówiąc najogólniej, do ciekawych nie należało. Jedni i drudzy niekoniecznie mieli pomysł na grę i ta najczęściej toczyła się w środkowej strefie boiska. Dokładnych podań w pole karne i uderzeń w światło bramki było jak na lekarstwo. Pierwsza godna odnotowania sytuacja miała miejsce dopiero po kwadransie gry. Z 15 metrów, ale bardzo niecelnie, na bramkę gospodarzy uderzał Bartłomiej Bobowski. Po chwili to kozienniczanie mogli zagrozić bramce rywali. Strzelczyk zagrał piłkę w pole karne, ale ta odskoczyła Ciupińskiemu. Na kolejne sytuacje przyszło czekać kibicom kolejne kilkanaście minut. I tym razem Sparta było bardzo blisko objęcia prowadzenia. Uderzenie Arkadiusza Rysia i świetna interwencja bramkarza Energii. W ostatnich minutach pierwszej części spotkania kozienniczanie nieco przejęli inicjatywę, ale nie przełożyło się to na zmianę wyniku. Z dystansu bramkarza Sparty próbował zaskoczyć Kołodziejczyk, ale Piotr Przepiórka wykazał się dobrym refleksem. W 40 minucie w starciu z bramkarzem w polu karnym padł Ciupiński. Jednak sędzia Piotr Marcinkowski nie dopatrzył się faulu na napastniku. W ostatniej akcji pierwszej połowy Ciupiński złożył się do strzału z trudnej pozycji, ale piłka poszybowała nad poprzeczką. Do szatni piłkarze schodzili przy bezbramkowym remisie, po bardzo bezbarwnej pierwszej połowie. W przerwie spotkania dla kibiców został zorganizowany konkurs, w którym do wygrania były szaliki Energii oraz vouchery na usługi w jednym z zakładów mechaniki pojazdowej. Zabawa pod nazwą Nie kręć, że strzelisz polegała na szybkim kręceniu się wokół pachołka, a następnie dobiegnięciu do piłki ustawionej na 16 metrze i skierowaniu jej do bramki. Podobne konkursy będą organizowane przy okazji kolejnych spotkania sportowej, a do wygrania będą m.in. bilety na mecze Legii Warszawa. Drugą połowę oba zespoły rozpoczęły bez zmian i także obraz gry znacząco nie różnił się od tego z pierwszej połowy. Było jednak trochę emocji, a przede wszystkim bramki. Najpierw bardzo bliski otwarcie wyniku był Czerwiński. Uderzenie pomocnika Energii w ostatniej chwili przyblokował Ryś. Później swoje kilka minut mieli goście, którzy bezlitośnie obnażyli błędy naszej defensywy. W 53 minucie bez opieki w polu karnym został Bartłomiej Bobowski i uderzeniem głową pokonał bramkarza Energii. Zanim nasz zespół stworzył choćby pół sytuacji na wyrównującą bramkę, piłkarze grającego trenera Arkadiusza Rysia poszli za ciosem i podwyższyli wynik. W 63 minucie po raz kolejny nie popisała się obrona gospodarzy, a do siatki trafił Jakub Pastusiak. Sparta mogło prowadzić wyżej, ale dwie minuty wcześniej doskonałej sytuacji nie wykorzystał Karol Szelongowicz. Przegrywając 0-2, kozienniczanie jakby trochę odważniej ruszyli na bramkę gości, czego efektem był szybko zdobyty gol kontaktowy. W 66 minucie ładną akcją, zakończoną pięknym uderzeniem w samo okienko, przypomniał sobie Andrzej Kalinka, powracający na boisko po ponad rocznej przerwie spowodowanej kontuzją. Niestety na więcej naszego zespołu nie było już w tym meczu stać. A gdyby nie Różański, rozmiary porażki byłyby jeszcze większe. W 70 minucie bramkarz Energii wyczyniał cuda w bramce, broniąc uderzenie Bobowskiego i dobitkę Marcela Micha. Bezsprzecznie golkiper był najjaśniejszą postacią w naszym zespole. W doliczonym czasie gry gospodarze mogli rzutem na taśmę wywalczyć punkt. Jednak Stępiński w dobrej sytuacji uderzył bardzo niecelnie. Po słabej grze Energia przegrała na własnym boisku ze Spartą Jazgarzew 1-2. To już szósta porażka w dziewiątym w tym sezonie meczu na stadionie przysportowej.